Już blisko 40 podmiotów w Świnoujściu zaangażowanych jest w program zniżkowy Karta Wyspiarza i Wyspiarza Seniora. Ostatnie firmy, które dołączyły do tego grona, poznaliśmy w miniony piątek 26 maja w Urzędzie Miasta. Szczególnie zniżki na parkowanie mogą zainteresować zmotoryzowanych posiadaczy kart. I zacznę tutaj od pana Rafała Osiaka, komunikacja autobusowa, który za chwileczkę przekaże państwu informacje dotyczące udogodnień i zniżek dla świnoujskich mieszkańców, którzy posiadają kartę wyspiarza i kartę wyspiarza seniora. Jest też ze mną pani Alina Grzymalska, lekarz weterynarii, która prowadzi swoją działalność gospodarczą. Bardzo serdecznie witam i dziękuję za przyłączenie się do tego programu. Jest też również pani Małgorzata Szewczuk, Zakład Opieki Długoterminowej Fregata, to jest nasza spółka. I również jest pan Dariusz Tosnowiec, Motohit Autohandel przy ulicy Bohaterów Września, z tego co pamiętam. Będę za chwileczkę chciał powiedzieć, w jakim zakresie państwo będą nas tutaj wspierać i wspierać również przede wszystkim mieszkańców. Natomiast są jeszcze dwa podmioty, przynajmniej państwo, które no dzisiaj nie dotarły do nas, no ale to z przyczyn niezależnych. Salon optyczny Agnieszka Malicka-Klementowska, to jest ulica Konstytucji 3 Maja, 25A w Świnoujściu. Zniżki na kartę wyspiarza 8% i na kartę wyspiarza seniora 10%. Oraz jest Marina Karsibur, Nicole Klimczak, karta wyspiarza seniora i karta wyspiarza. To są zniżki na wypożyczenie kajaków 20%, na rowerek wodny 10% i bezpłatny parking, uwaga, bezpłatny parking do 2 godzin. Więc bardzo dziękuję tym osobom, które no dzisiaj nie dotarły do nas ze względów już niezależnych od nich, ale przystępują również do tego programu. Chciałem państwu powiedzieć też, że w tym programie, uwaga, w tej karcie wyspiarza bierze już 39 podmiotów z naszego miasta. To jest bardzo ważna informacja i bardzo dobra dla wszystkich, którzy tą kartę posiadają. Jednocześnie chciałem powiedzieć, że ta karta automatycznie zostanie przedłużona, nie będziemy wydawać nowych kart w tym programie, więc te karty, które są w tej chwili do 2023 roku, zachowują ważność na kolejne lata. Nie chcemy zrobić zamieszania znowu z wydawaniem. Wydaje nam się, że spokojnie możemy sobie to wszystko podarować, a te karty będą w dalszym ciągu aktualne. Przypomnę również państwu, że na podmiotach, które przystępują do tego programu, na witrynach, w różnych częściach ich działalności gospodarczej widnieje taki napis karta wyspiarza, tu realizujemy kartę wyspiarza czy też wyspiarza seniora. I bardzo proszę, może zaczniemy od pani, panowie pozwolą, od pani tutaj, która prowadzi działalność związaną ze zwierzętami. Bardzo bym prosił, aby pani kilka słów powiedziała o tym, jakie zniżki pani będzie oferowała mieszkańcom i jaka jest to działalność. Tak więc prowadzę działalność związaną ze zwierzętami. To są sklepy zoologiczne w Centrum Handlowym Uznam i w Galerii Platan. I oferujemy 5% zniżki na kartę wyspiarza oraz na kartę seniora, na cały asortyment, bez względu na rodzaj. My zapraszamy do ZOT Fregata, gdzie oferujemy rabaty na zabiegi rehabilitacyjne i zabiegi rehabilitacyjne zarówno ambulatoryjne, jak i zabiegi oferowane w ramach pobytów oraz na wypożyczenie sprzętu medycznego, jaki posiadamy i również na porady ambulatoryjne, specjalistyczne, między innymi chodzi tutaj o ortopedię, psychiatrię i psychologa, a wkrótce również neurologa i innych specjalistów. Rabaty będą wynosiły od 5 do 10% w zależności już od usługi. Pan Rafał Łysiak. Dzień dobry państwu. My co prawda już świadczymy usługi związane z kartą wyspiarza, bo już od lipca zeszłego roku można jeździć autobusami komunikacji miejskiej za złotówkę, nie za 4 złote, jak jest bilet dla pozostałych. Czyli posiadacze karty wyspiarza i wyspiarza senior mogą jeździć za złotówkę lub kupić bilet 30-dniowy, który kosztuje 30 zł. Natomiast w ostatnim czasie Rada Miasta podjęła uchwałę o utworzeniu miejskich parkingów niestrzeżonych, które będą parkingami płatnymi. Jest to 10 parkingów położonych na terenie miasta. I też pan prezydent wydał zarządzenie, w którym zatwierdził cennik, w którym posiadacze karty wyspiarza i karty wyspiarza senior będą mogli parkować. Każda godzina parkowania to będzie złotówka
nie tak jak dla pozostałych 4 zł na przykład w dzielnicy w Śródmieściu i 5 zł w dzielnicy Nadmorskiej, ale będą też abonamenty dla posiadaczy karty wyspiarza możliwe do wykupienia, gdzie w sezonie ten abonament będzie 50 zł miesięczny, a po sezonie 25 zł za miesiąc. Jeszcze będą abonamenty tańsze na obrzeżach tak zwanych miasta, czyli na parkingach położonych z dala, ale szczegóły to niebawem ukażą się zarówno na stronie miasta, jak i naszej stronie internetowej, szczegółowe cenniki. Także zachęcamy do korzystania. Także myślę, szanowni Państwo, że dla tych zmotoryzowanych mieszkańców Śmieluścia jest to doskonała informacja. Dzień dobry Państwu, nazywam się Dariusz Tosnowiec. Moja firma zajmuje się autohandlem oraz wypożyczalnią samochodów na ulicy Bohaterów Września 51A. Jest mi niezmiernie miło, że mógłbym dołączyć do programu Karta Wyspiarza. Zachęcam naszych mieszkańców do korzystania z wypożyczalni, gdzie będą obowiązywały rabaty od 5 do 10% na wypożyczenie samochodu przy dobie, na zakup aut od 2% do 10%, do czego serdecznie zapraszam naszych stacjonarnych przedsiębiorców. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy również za przyłączenie się do tego programu. Szanowni Państwo, ja muszę Państwu też jeszcze powiedzieć o partnerach, których dzisiaj nie ma, tak jak powiedziałem, bo są z przyczyn niezależnych nieobecni. Mówiłem już o Marinie Karsibur, ale powiem też o Banku Spółdzielczym w Gryficach, oddział w Świnoujściu, Plac Wolności 6, Świnoujście, zniżki, Karta Wyspiarza, 0 zł za prowadzenie rachunku osobistego przez okres 12 miesięcy, kredyt gotówkowy, oprocentowanie stałe na poziomie 7,99 z ubezpieczeniem do końca 2023 roku, Karta Wyspiarza Seniora, 0 za prowadzenie rachunku osobistego bezterminowo, kredyt gotówkowy, oprocentowanie stałe na poziomie 7,99 z ubezpieczeniem do końca 2023 roku. Uwaga, pierwszy bank się pojawił w tej ofercie, czekamy na kolejne. Ośrodek rehabilitacyjno-sanatoryjny KORAP, ulica Żeromskiego 3, zniżki na kartę wyspiarza i kartę wyspiarza seniora 15% na zabiegi fizykalne, 20% diagnostyka i terapia stóp i 10% na jogę dla seniorów. Salon kosmetyczny Coco Beauty Nice, Agnieszka Marta Gudenmajer-Żak, zniżki na kartę wyspiarza i kartę wyspiarza seniora 10% na wszystkie usługi salonu. I szanowni Państwo, Energotech, usługi elektroinstalacyjne, ulica Grunwaldzka 47E, zniżki na kartę wyspiarza 10% na usługi elektroinstalacyjne i na kartę wyspiarza seniora 15%. Sklep Wyspa Skarbów, sklep z pamiątkami, ulica Piastowska 5A przez 7, na kartę wyspiarza i kartę wyspiarza seniora 10% na wszystkie zakupy. Więc jak widzicie Państwo, te zniżki są dosyć duże i bardzo się cieszymy z tego powodu, że kolejni partnerzy są z nami. Kart Wyspiarza. Od początku akcji zostało wydanych już około 13 tysięcy. Przypominamy, że listę podmiotów zaangażowanych w ten program można znaleźć na stronie kartawyspiarza.pl. A tuż po konferencji prasowej z przedsiębiorcami zastępca prezydenta Paweł Sujka spotkał się z Dominikiem Czechem, który w Świnoujściu kręci swój film pod tytułem Wojtuś. Film ogólnie dotyczy, opowiada o, może o czym opowiada, powiem, opowiada o losach 25-letniego mężczyzny, który po wyjściu z więzienia ma problemy ze znalezieniem pracy. Jakby ten system resocjalizacji działał w jego przypadku na pewno zdecydowanie za wolno. On potrzebuje natychmiast podjąć jakąkolwiek pracę i po prostu stać się dorosłym człowiekiem tak nagle, dlatego tytuł Wojtuś, bo wiele osób o to pyta, ponieważ on po odbyciu 5-letniego wyroku za pobicie ze skutkiem śmiertelnym dalej jest tym 20 czy 19-letnim Wojtusiem, który nigdy wcześniej nie pracował, nie podejmował ważnych decyzji życiowych. Teraz go stawiamy w bardzo trudnej sytuacji, on sam jest w trudnej sytuacji i przechodzi przez pierwsze problemy, które miał przechodzić we własnym domu, ale okazuje się, że jakiś los sprawił, że dostaje pracę tutaj w Świnoujściu i przez to i podejmuje pracę na kutrach. To mu daje pewną szansę, czy ją wykorzysta, czy nie. To bym wolał, żeby film opowiedział tą kwestię, ale zaznaczę, że jest to dramat. I w filmie również, jeszcze od razu powiem, proszę. Między innymi zagrają aktorzy właśnie Sylwia Aczu, która przyjechała do nas z Warszawy. Sylwia jest jedną z postaci, która zmienia naszego bohatera, jest częścią jego przemiany. Są też inni aktorzy, między innymi z teatrów
różnych teatrów ze Szczecina, między innymi współczesnego polskiego i Pleciugi. Wszyscy zagrali, niektórzy z nich zagrali już tutaj w Świnoujściu, niektórzy zagrają. Jeszcze mogę powiedzieć o plenerach, bo bardzo ważna rzecz to ta praca, którą właśnie podjął Wojtuś, jest to praca na kutrach. I chcemy bardzo tutaj taki położyć taki nacisk, taki od nas wewnętrznie, to wpływa jakby od twórców filmu niezależnego, czyli to my decydujemy o tym, chcemy położyć nacisk na to dziedzictwo kulturowe rybołówstwa, bo uważamy, że to jest piękne, niespotykane na terenie całego kraju i ja osobiście uwielbiam ten klimat i infrastrukturę nie tylko rybacką, ale całą infrastrukturę Świnoujścia i taką nadmorską. Tak, gram Izę, kelnerkę w restauracji w Świnoujściu, w restauracji, do której zatrudnia się Wojtuś. No i tak, ma ona jakiś wpływ, ta bohaterka, na przemianę Wojtusia, ale nie do końca świadomy wpływ i to raczej dzieje się przez przypadek. Ona po prostu sobie tam pracuje i jest sobą. Film ma mieć premierę w styczniu przyszłego roku, a jeden z przedpremierowych pokazów ma się odbyć w Świnoujściu.